Dworzec kolejowy Olsztyn Główny to obiekt, który opowiada pewną historię. Jest w pewnych aspektach zatrzymaniem w kadrze polskiej kolei. Jego przyszłość jest niepewna. Jedni chcieliby go zachować jako świadectwo pewnych czasów i pewnej myśli architektonicznej, zabytek kultury technicznej. Inni chcieliby go zrównać z ziemią i w to miejsce postawić coś kompletnie innego. Olsztyński Dworzec Główny to zintegrowany dworzec kolejowo-autobusowy. Jakkolwiek oddalony od ścisłego centrum miasta, posiada dobre połączenia autobusowe, a ostatnio również tramwajowe z wszystkimi dzielnicami Olsztyna. Dworcowe zabudowania to przedstawiciele polskiego modernizmu. Najbardziej wyróżnia się tutaj budynek biurowy. W charakterystyczny sposób przełamuje on niską zabudowę dworca. Kolejowa część dworca ma bogato przeszkloną południową elewację, dzięki czemu wnętrze hali dworcowej jest zawsze dobrze doświetlone. Wschodnia część dworcowego kompleksu to budynek dworca autobusowego, połączony z placem manewrowym, wiatą, umożliwiającą przejście suchą stopą do autobusu nawet w najgorszy deszcz. Kolejowa infrastruktura dworca to cztery zadaszone perony połączone przejściem podziemnym z budynkiem dworca kolejowego. Halę dworca zaprojektowano jako jasną i przestronną. Niestety widać w niej lata braku koncepcji i niedoinwestowania. Zniknęły automaty telefoniczne, pozostały po nich niewykorzystane wnęki. Są tu jednak również prawdziwe perełki. Na przykład jeden z ostatnich zachowanych w Polsce pragotronów, czyli czechosłowackich klapkowych systemów informacji pasażerskiej. Olsztyński pragotron to cenny, działający zabytek techniki. Na peron pierwszy możemy się dostać bezpośrednio z budynku dworca, na pozostałe zaś przechodzimy przejściem podziemnym. Każdego dnia, nie wyłączywszy świąt i dni wolnych od pracy, olsztyński dworzec obsługuje setki pasażerów. Olsztyn Główny to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w tej części Polski. A na peronach dworca czekają na nas kolejne ciekawostki historyczne. Na dworcu w Olsztynie warto przyjrzeć się wiatom, które znajdują się na peronie drugim, trzecim i czwartym. Zobaczmy. Stara, dobra, pruska, nitowana robota. Zobaczmy, to jest konstrukcja nitowana. Tak się już nie buduje. Obecnie mamy spawanie. A tu klasyczna nitowana z takich ładnych profili konstrukcja. Cały czas ona tutaj jest. Zmieniają się dworce, zmieniają się te budynki dworcowe, ale te elementy wiaty cały czas tutaj się znajdują i świadczą o historii tego miejsca. Biorąc pod uwagę plany przebudowy kompleksu dworca głównego w Olsztynie, chciałbym wierzyć w to, że zachowa się te zabytkowe wiaty w tym miejscu jako element historii olsztyńskiego dworca.
Jedną z najważniejszych zalet olsztyńskiego dworca głównego jest integracja rozbudowanego dworca kolejowego z dworcem autobusowym. Dworcowy kompleks jest bardzo zwarty, a komunikacja piesza w jego obrębie zupełnie bezproblemowa. Autobusowa część dworca, podobnie jak kolejowa, jest dobrze, starannie zaprojektowana i przemyślana co do funkcji. Hala dworca autobusowego jest jasna, przestronna, natomiast zdecydowanie wymaga odświeżenia. Wieloletni brak przemyślanych inwestycji aż kłuje w oczy. Autobusowa część olsztyńskiego dworca głównego jest wymarłym miejscem. Wszystkie te sklepiki tutaj, jak widać, są albo pozamykane, bo dzisiaj świąteczny dzień, albo w ogóle nieczynne. Wrażenie to robi takie trochę posępne. A przecież ten cały kompleks mógłby bardzo dobrze służyć, dlatego że jest to takie zintegrowane centrum komunikacyjne. Dworzec kolejowy połączony w jednym budynku z dworcem autobusowym. Plac dworca autobusowego znajduje się tutaj obok. Dworzec kolejowy tu. Tuż obok przystanki autobusowe, tramwajowe. Bardzo dobre połączenie z centrum. Potencjał tego miejsca zdaje się być niewykorzystany. W roku 2015, po kilkudziesięciu latach przerwy, w Olsztynie ponownie uruchomiono tramwaje. Tworząc od podstaw sieć tramwajową w mieście, zadbano o dobre skomunikowanie dworca głównego z centrum miasta. Wizualizacja proponowanego dworca Olsztyn Główny, oczywiście jak to zwykle bywa, pewnie połączony byłby z centrum handlowym. Mówiąc realnie, pewnie powstałoby w tym miejscu centrum handlowe z jakąś tam skromną dobudówką pełniącą funkcję dworca. No i teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście zrównać to wszystko z ziemią, pozbyć się tego gołębnika, tych skrzypiących drzwi, tego bałaganu i dać temu miejscu zupełnie nowy kształt, czy też pochylić się nad tą architekturą, nad tym reprezentantem pewnej epoki w kolejowym projektowaniu, nadać mu nowe życie, przemyśleć jeszcze raz jego funkcję. Jedno i drugie wymaga dobrego pomysłu i jeszcze lepszej realizacji. Olsztyński dworzec główny bezsprzecznie potrzebuje nowego oblicza. Pytanie o to, czy remontować, czy burzyć, jest pytaniem bardzo ważnym. Zburzyć coś można tylko raz. I przekonali się o tym mieszkańcy Katowic, którzy stracili bezcenny, brutalistyczny dworzec bezpowrotnie. Rewitalizacja olsztyńskiego dworca głównego z pewnością wymagałaby dobrego pomysłu, ale wszystko to dałoby się zrobić. Wierzę w to, że to miejsce może tętnić życiem i być dobrą wizytówką miasta i regionu. Chciałbym, żeby olsztyński dworzec został wpisany do rejestru zabytków. Kompleks dworca głównego w Olsztynie daje bardzo ciekawe możliwości, bo z jednej strony mamy tutaj kolej, mamy też dworzec autobusowy, a tuż obok mamy tramwaje i autobusy miejskie. Tak więc miejsce to jest dobrze skomunikowane i ma naprawdę duży potencjał. Niech nas nie przeraża obecny wygląd olsztyńskiego dworca. Doświadczenia warszawskich dworców wschodniego i centralnego pokazują, że polski modernizm można odświeżyć i przywrócić mu dawny blask. W 2021 roku minie 50 lat od oddania dworca do użytku. Obyśmy mieli
powody do świętowania. Thank you.